ciekawszych rzeczy. Smoleńsk, moi drodzy, czyli krążownik 10 poziomu radziecki. Zaraz sobie tu przygotujemy kapitana. Cześć Placebo, cześć Mruwa, cześć Czarny, witam. Przygotujemy sobie kapitana, założymy moduły i będziemy powoli się rozpędzać. Kapitan Zorlana, niech będzie. To jest kapitan oczywiście testowy. Okej, okay. Ten jest na lekki krążownik, wydaje mi się, więc niech będzie, chociaż obrót dział niekonieczny, ale niech będzie. Tutaj teraz moduły pozakładamy. Rankingi nie, jeszcze dopiero odpaliłem komputer, także nic nie grałem. Zasięg. Bazowo 15,6. Nie wiem, czy przedłużać. Jakbym przedłużył, to będzie ile? 18. Zagram na razie z przeładowaniem. Zobaczę, jaka tu jest parabola i czy jest sens ten zasięg wydłużać, bo może być tak, że wydłużę do 18, a nie będę w stanie w nic trafić, więc na razie dajmy tak. Tutaj może damy do pałeczkę, żeby szybciej ruszał z miejsca, bo to ma dym, więc trzeba będzie z tego dymu szybko się ewakuować, jak będą płynęły torpedy. Tutaj damy celność. Tutaj. Witamy Geparda na pokładzie. Tutaj może dajmy, no niech będzie kontrola uszkodzeń. Tu standard. Cześć Mavdip. Dobra, będziemy mieli 3 dymy, 4 naprawki, więc dosyć sporo. Ile ta naprawka przywraca tutaj? 162 punkty na sekundę, przy czym trwa 28 sekund. Nie jest źle. Cześć Utek. Dym trwa 89. No to nie jest to jakiś kosmos. Można by tu zainwestować w nadzorce. Mamy 3-4 rozbicia i hydro. No i napraweczka oczywiście. No dobra, artyleria. 4 sekundy przeładowanie, 9% na pożar. Załóżmy jeszcze sygnały. Kamuflaż jest, jeszcze tylko szmatki i płyniemy. Cześć Celtyk. Mamy nawet torpedy tutaj. No niech będzie ta prędkość i to. Dobra. Smoleńsk mamy gotowy, także moi drodzy, pierwsza bitwa. Wypływamy, sprawdzamy, co to w ogóle jest. ...37 pancerników, to mi się podoba. Będzie co palić. Hakuriu mamy, no jest tych pancerniczków. Jeden tylko radziecki. Wiem, że Kreml. Jeszcze dojdzie sława, ale to później. Cześć, Chrisu. Radziała się kręcą szybko, więc w zasadzie ten perk na obrót dział jest niepotrzebny. Można go na coś innego wymienić. Cześć Harion. No nie jest źle.
much obliged, Commander. Tak zrobimy. Nie, nie, tu były problemy z ustawieniem tego ekranu. Nie wiem czemu, czasami jak piszę, to po prostu mi się zmienia okno. Wciskam Enter, a tu mi się przeskakuje z okna na pełny ekran i tak dalej. Cześć, Harry. Nie, internet chodzi jak należy. No jak na razie zagrałem w nim 2 minuty, więc ciężko jeszcze powiedzieć, ale powoli. Czy to we mnie coś leci? Nie. Cyklon jeszcze. Cześć Roy, witamy. Jest już jakaś zakała na kapie. Cześć Matrixu. Kit jest na kapie. A niech będzie. Cztery na te cztery, więc trochę się... Cześć, Andrasz. Kurfur zdetonował dedeczkę, oczywiście z FPS-ami dalej jest problem. No te pociski latają tak dosyć sensownie, więc można ten zasięg sobie spokojnie wydłużyć. Cześć, Pit. Nie ma tu problemu z celnością i czasem dolotu pocisku, więc spokojnie można tutaj ten zasięg sobie poprawić. Na te 18 km. A magii, jak tu buta wjeżdżam, robi. Kifem oczywiście. Tego już nie sięgniemy. Że magii go tam dziabnie. Przeżył. Kurde, no ale FPS-y znowu leżą na mordzie. Trzeba się gdzieś chyba w środek udać, bo tu za bardzo nie ma tych celów dobrych. Kurz to akurat może być. Ale dziwne, bo powiem ci, że jak gram sobie bez streama, no to jest lepiej dużo.
fakt faktem, który mocno obciąża kompa, no ale... Nie powinno być aż takiej różnicy. Aha, tamta flanka już jest wyczyszczona, to już postrzelane. Już 80 tysięcy się zrobiło, dosyć szybko to poszło, nie powiem. No nie, ten zasięg jednak trzeba wydłużyć, bo to jest troszeczkę za mało tego. Dym też się rozstawia wystarczająco długo, także nie ma problemu tutaj z hamowaniem. Tu buły nie dostać z tego izumo. No nie, dobrze wycelowany był. Cześć Gepardi tam. No to będzie bardzo uciążliwy okręt. Cześć Machine Gun, witam. Nie no, jak widzicie jednak ten 15, ile tu jest? Nie widzę na tym kółeczku w tej chwili. 15, 4 czy 5. Nie, 15 km to jest za krótko na 10 tier, to trzeba wydłużyć ten zasięg jednak. Kiedy wyjdzie Pawieda, to nie wiem i Pawiedy nie będzie, będzie Sława, czyli ten sam okręt po prostu pod inną nazwą i to będzie druga drzewkowa dziesiątka radziecka, także żadnych tam rewelacji, że stal, węgiel czy inne pierdoły. To po prostu będzie drzewkowa dycha, tylko z innym kalibrem dział. Wargaming stwierdził, że zmiana kalibru tak duża na jednym okręcie za bardzo wpływa na zmianę stylu gry i nie będzie czegoś takiego. Więc wprowadzają dwie dziesiątki drzewkowe. Nie wiem, czy widzicie na minimapce, ale tutaj, w tym rejonie jest cała ich drużyna. Cała flota została tutaj. Cześć, Hutnik. Nie no, przecież mogę to wydłużyć. Mogę założyć sobie moduł na zasięg. Będę miał 18 km, więc to jest żaden problem. Cześć, Cigany, witamy. Torpedki mamy 8-kilometrowe. Yoshino? Nie wiem kiedy będzie, nie mam informacji. Też jestem ciekawy. Co ma jakie? Tutaj ma 4 sekundy. Z czym to jest oczywiście na wzmocnieniu. Pff, ale bombę dostał. Że to jest na module na przeładowanie tutaj 4 sekundy. O, Dergros. No, jednak Dergros będzie bardziej bezpieczny w tym momencie.
Wizumo jeszcze. Ten obstawiam, że będzie za stal, ale pewności nie mam. Raczej coś, co ma takie przeładowanie, taki zasięg i mam obeki i ma dym, nie liczyłbym na to, że będzie za węgiel. Albo za free expa, raczej za stal. Nie najgorzej jak na początek.